Kibice i kluby piłkarskie od dawna mieszają się w politykę. Reprezentują jakieś poglądy polityczne i próbują manifestować swoje zdanie. Niejednokrotnie zdarzało się, że czynnikiem klubowym, który decydował o rzeszy fanów, była właśnie polityka i dziś o takich klubach wam opowiem. Większość materiału pochodzi ze strony sportandtips.blogs.pl. Lazio Rzym, włoski klub sportowy ze stolicy Włoch. Lazio jest największym klubem sportowym w Europie. Klub ma aż 41 sekcji sportowych. Klub został założony 9 stycznia 1900 roku. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa latium, oznaczającego szeroki, ale jest to również nazwa regionów środkowych Włoszech z Rzymem. Posiadający korzenie faszystowskie klub ze stolicy Rzymu posiada wielu fanów w całej Italii. Szacuje się, że około 2% wszystkich włoskich kibiców popiera ten klub. Kibice Lazio jawnie wyznają ideologię faszystowską. Na ich meczach często spotkać można flagi z tak zwanymi ojkami i swastykami. Ich symbolem klubowym jest Paolo Di Canio, który niejednokrotnie po strzeleniu gola dla Lazio pokazywał tak zwany salut rzymski. Paris Saint-Germain, francuski klub piłkarski z siedzibą rozgrywający mecze na stadionie Parc des Princes. Założony został w 1970 roku i aktualnie występuje w rozgrywkach Ligue 1. Drużyna należy do najbardziej utytułowanych w swoim kraju, mając na koncie m.in. 7 mistrzostw Francji, 12 pucharów Francji, 7 superpucharów Francji, 8 pucharów Ligi Francuskiej oraz puchar zdobywców pucharów i puchar Intertoto. Kibice tej drużyny są często utożsamiani we francuskiej opinii publicznej z chuliganami stadionowymi oraz przykładem rasizmu i faszyzmu na trybunach. Kibicem PSG jest związany z prawicą prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Kibice PSG znani są z wielu incydentów chuligańskich we Francji. W 2006 roku przed meczem dwóch kibiców o arabskich korzeniach zostało pobitych przez białych kibiców w Paryżu. W trakcie meczu kibice rzucali rasistowskie hasła przeciwko czarnym piłkarzom z własnej drużyny. Olympique Marseille, francuski klub piłkarski z siedzibą w Marsylii, grający we francuskiej Ligue 1. Klub założony 31 sierpnia 1899 roku, od 1932 roku nieprzerwanie występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji z wyjątkiem 2 sezonów, gdy klub po zdegradowaniu za korupcję występował w niższej klasie rozgrywkowej. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadzie Velodrome, mającym pomieścić 67 tysięcy widzów. Zespół należy do najbardziej utytułowanych w kraju, 9 razy wywalczył Mistrzostwo Francji, 9 razy zdobywał Puchar Francji, a także 3 razy zwyciężał w Pucharze Ligi. W tabeli wszechczasów Ligi Francuskiej zajmuje pierwsze miejsce. Kibice z Marsylii to najbardziej lewicująca grupa we Francji i zarazem najbardziej skrajna. Przez swoje poglądy oraz dużą muzułmańską część kibiców są nazywani brudasami, przez co drużyny z innych miast, głównie PSG, za nimi nie przepadają. Nie mają zaprzyjaźnionych ekip we Francji, mają za to mnóstwo wrogów. Największym z nich jest wspomniany wcześniej Paris Saint-Germain. Często można spotkać na spotkaniach oprawy wskazujące na lewicowe poglądy, m.in. wizerunek Che Guevary. Duże znaczenie tutaj na pewno ma położenie Marsylii, gdyż Marsylia jest takim głównym miejscem przechodzenia ludzi z Afryki do Francji. Związek Sportowy Konstantynopola, znany w Polsce jako AEK Ateny, grecki klub piłkarski mający swoją siedzibę w Atenach oczywiście, założony w 1924 roku przez greckich uciekinierów z Konstantynopola z powodu wojny grecko-tureckiej. AEK to klub z 31 tytułami mistrzowskimi krajów, w tym 12 mistrzostwami, 15 pucharami Grecji, dostarczający reprezentacji Grecji wielu piłkarzy i regularnie występujący w europejskich pucharach. Lewicowe poglądy zawdzięczają głównie rywalizacji z Panathinaikosem. Od zawsze Panathinaikos był uważany za klub klas sfery społeczności wyższej, a AEK jako klub uchodźców, imigrantów, ludności z dolin społecznych, klasy robotniczej. Sam został założony przez greckich uchodźców z Konstantynopola i wielu z kibiców imigrantów z Azji Mniejszej kibicuje AEK-owi. Ponadto temu klubowi kibicuje bardzo dużo imigrantów z całego świata, gdyż jest to właśnie taki symbol imigrantów. Glasgow Rangers, klub piłkarski z siedzibą w Glasgow w Szkocji w sezonie 2017-2018 występujący w Scottish Premiership, reprezentujący domowe spotkania na posiadającym zadaszenie i wyposażone w 50 tysięcy krzesełek trybuny Ibrox Stadium położonym w południowo-zachodniej części miasta. lojaliści, protestanci oraz antykatolicy, tak można opisać zwolenników Glasgow Rangers. Na poparcie moich słów wystarczy spojrzeć, iż pierwszym katolickim nabytkiem klubu był dopiero w 1989 roku Johnston, za co legendy klubu mocno krytykowały władze Rangers. Rangersi do 2000 roku nosili wyjazdowe pomarańczowe stroje, które charakteryzowały ich sektariańskie poglądy, czyli antykatolickie, tym samym przyciągając oskarżenia o zyskiwanie popularności na nienawiści do imigrantów irlandzkich, katolików i liberałów irlandzkich. W 2006 roku kibice The Gers zostali ukarani przez UEFA za rasistowskie przyśpiewki na meczu z Villarrealem. Najwięksi rywale Rangersów to Celtic Glasgow oczywiście i są oni nazywani Hunami, gdyż są katolikami. St. Pauli, niemiecki klub sportowy z Hamburga, założony 15 maja 1910 roku, mający swoją siedzibę w dzielnicy St. Pauli nieopodal Reeperbahn. Jest klub wielosekcyjny. Poglądy kibiców tego zespołu wykształciły się w połowie lat 80. jako opór przeciwko prawicowym poglądom lokalnych rywali z HSV. Sam klub zmienił swoją lokalizację, przenosząc się do dzielnicy portowej obok legendarnej dzielnicy Czerwonych Latarni, centrum nocnego życia w Hamburgu. Zostali oni zrzeszeni pod symbolem flagi pirackiej, symbolu anarchizmu. Oficjalnie zakazane zostały na stadionie symbole prawicowe, są nazywani domem uciech lub piratami ligi. Są także przeciwnikami rasizmu oraz dyskryminacji seksualnej. Wieloletni prezes klubu był zresztą homoseksualistą. A.S. Livorno Calcio, włoski klub piłkarski z siedzibą w mieście Livorno, założony w 1915 roku, obecnie grający w rozgrywkach Lega Pro. Identyfikowany jest wyznawaniem ideologii komunizmu oraz zaświadczaniem o tym na każdym spotkaniu. Charakterystycznym elementem dla tej drużyny jest odtwarzanie hymnu Międzynarodówki przed meczami u siebie. Często oprawy kibicowskie z elementami i symboli komunistycznych również się pojawiają, m.in. Sierp i Młot, wizerunek Che Guevary, flaga Związku Radzieckiego czy żołnierzy radzieckich. Wyznawanie idei komunizmu bierze swój początek z historii Livorno, bo to właśnie w tym mieście została założona Komunistyczna Partia Włoch. Celtic Glasgow, szkocki profesjonalny klub piłkarski z siedzibą w Glasgow w Wielkiej Brytanii, grający na co dzień w szkockiej Premiership, założony 6 listopada 1887 roku przez irlandzkich imigrantów. 49-krotny mistrz Szkocji, 38-krotny zdobywca Pucharu Szkocji, 17-krotny zdobywca Pucharu Ligi Szkockiej oraz triumfator Pucharu Europy w sezonie 1966-1967. Od zawsze utożsamiane z katolicką częścią Szkocji, wywodzą się głównie z irlandzkich imigrantów, chodzi o tradycję oczywiście. Co ciekawe, liczba fanów Celticu na całym świecie oceniana jest na około 9 milionów. Nie brakuje na stadionie elementów lewicowych z przysłowiowym Che Guevarą na flagach. Normalnie jest także przenoszenie na stadion flagi Irlandii, ponieważ, tak jak wspominałem, Celtic został założony przez Irlandczyków. Popierają oni także autonomiczność Irlandii Północnej. Są utożsamiani jako opozycja monarchii brytyjskiej. Glasgow Rangers pragnął, aby Wielka Brytania, czy też Zjednoczone Królestwo cały czas było jedynym państwem, zaś kibice Celtic Glasgow są zwolennikami wolności zarówno Irlandii Północnej, jak i Szkocji. Real Madryt, hiszpański klub sportowy powstały w 1902 roku. Słynie głównie z sukcesów istniejących od chwili założenia drużyny piłkarskiej, która 33 razy zdobywała Mistrzostwo Hiszpanii, 13 razy Puchar Europy, a także wiele innych trofeów, w tym przyznany w 2000 roku przez FIFA tytuł najlepszego klubu XX wieku. Obok Espanyolu Barcelona jest to najbardziej prawicujący hiszpański klub sportowy. Wynika to m.in. z kultu Hiszpanii oraz Franco, gdyż to on pozbawił autonomii mniejszych regionów Hiszpanii, walcząc o wolność, zaś w Madrycie, czyli w stolicy Hiszpanii, jest bardzo dużo przeciwników tych mniejszych regionów typu Kraj Basków albo Katalonia. FC Barcelona, hiszpański wielosekcyjny klub sportowy istniejący od chwili założenia drużyny piłkarskiej, czyli założony w 1899 roku przez grupę Szwajcarów, Anglików i Hiszpanów, z czasem stał się katalońską instytucją o dużym znaczeniu społecznym. Walczący autonomię nacjonalistyczni lewicowcy to fani tego klubu, najbardziej radykalna grupa fanów z Katalonii, ma poglądy narodowo-wyzwoleńcze i komunistyczne, ponieważ to antykomunistyczny generał Franco zabrał im ostatnią nadzieję wolności, więc ci nienawidzą go tak samo jak Hiszpanii, która jest okupantem, jak i prawicowców, którzy nie dali im wolności.